Witajcie moi drodzy w kolejnym przeglądzie pogodowym. Mamy e, środę już? Nie, wtorek. Mamy wtorek, godziny przedpołudniowe, więc zobaczmy, co tam ciekawego słychać w pogodzie. W Polsce dzieje się dosyć dużo, szczególnie w Polsce północno-wschodniej. Tam występowały i nadal występują opady śniegu, chociaż te opady już powinny być zdecydowanie słabsze. Tutaj mamy zdjęcie jeszcze z godzin wieczornych z okolic Siedlec. Tam te opady deszczu szybko zmieniały się w opady deszczu ze śniegiem i w opady śniegu, i ten śnieg tam padał sobie przez noc. Dziś, już z tego co wiem, to śnieg z deszczem. Tam jeszcze te temperatury takie są bliższe zeru. Natomiast w Łomży, co też mogę osobiście zaświadczyć, bo jestem z tych okolic i widzę dokładnie, co się dzieje, i że było dzisiaj łopatowanie. Tutaj mieliśmy tych opadów zdecydowanie więcej, i ten śnieg się utrzymuje cały praktycznie. Czas. Tutaj, jak widzimy na tych zdjęciach, tego śniegu spadło nam dosyć dużo. Więc no, śnieżnie jest i tamten śnieg powinien się utrzymać z racji tego, że temperatury ujemne będą trzymały się północnego wschodu. No i w sumie nie tylko północnego wschodu, sprawdźmy sobie na mapy Europy, tutaj godziny poranne, 6:30 temperatury, zobaczcie najchłodniej jest na Półwyspie Skandynawskim oraz też tutaj w północnych regionach Rosji, w Finlandii. Estonii lokalnie minus 29, minus 33, minus 35 stopni Celsjusza nad ranem. Bardzo niskie temperatury i te powietrze takim bardzo, bardzo takim wąskim strumieniem próbuje spłynąć do Polski. Na razie spływa do Polski północno-wschodniej. Tam, tam nad ranem te temperatury wynosiły minus 3, minus 4 stopnie Celsjusza, niby niedużo, ale brakuje tutaj jeszcze takiej autostrady która zostanie stworzona przez odpowiedni układ wyżów i niżów, co nastąpi w kolejnych dniach, i te temperatury spłyną bardziej również do Polski. No ale to za, jeszcze za chwilę, jeszcze nie teraz, w tym momencie, w godzinach przedpołudniowych, tam gdzie mamy zakludowany front atmosferyczny, występują opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Oraz opady śniegu, przy czym te opady już nie powinny być silne, one z godziny na godzinę będą coraz bardziej nam zanikać. Na północy i na północnym zachodzie mamy mgły. Te mgły i zamglenia będą tam występowały do godzin popołudniowych, wieczornych, w górach również te mgły. Są możliwe i też występują. Temperatury w godzinach przedpołudniowych na Polsce Północno-Wschodniej już poniżej zera, tam minus 1 do minus 4 stopni Celsjusza. Im dalej na zachód, tym, tym te temperatury będą wyższe. Tam od 3 do 4, bądź nawet 5 stopni Celsjusza. No i widzimy okludujący się front atmosferyczny, który znajduje się nad północno-wschodnią Polską. I tutaj takie potężne masy zachmurzenia są związane z kolejnym systemem frontów atmosferycznych. Który zbliża się do Polski od zachodu, od południowego zachodu. Tutaj mamy taką strefę, gdzie mamy więcej przyjaśnień, ale też widać chmury piętra wysokiego. Taka jest specyfika ciepłych frontów atmosferycznych, frontów ciepłych, można tak powiedzieć, że przed frontem atmosferycznym przemieszczają się najczęściej chmury piętra wysokiego, co tu też jest widoczne. Natomiast na wschodzie mamy cały czas front okluzji, tu jest to bardzo dobrze zaznaczone, mamy front okluzji i mamy front ciepły, który powoli zbliża się do nas od, z terenu Czech. W dniu jutrzejszym ten front atmosferyczny będzie już nad Polską, będzie się okludował, będzie przynosił znów opady deszczu na południu i południowym zachodzie, opady śniegu na północnym wschodzie, niż który jest związany, z którym jest związany ten front atmosferyczny. Jest to niż Aneli, zwany też sztormem Hank, który nad Wyspami Brytyjskimi przynosił nam silniejsze opady. No i tam ta sytuacja no, była groźniejsza u nas, nam to nie grozi, natomiast na pewno będą. Z tym związane tutaj opady, i tych opadów będzie dosyć dużo. Zerknijmy sobie jeszcze raz na drugi. Godziny popołudniowe to nadal na północnym wschodzie powoli zanikające opady deszczu, natomiast od południowego zachodu w godzinach popołudniowych wejdzie strefa opadów deszczu związana właśnie z tym, z tym niżem, no i tutaj z tym ciepłym frontem atmosferycznym. W górach będzie sypał śnieg. Temperatury na północnym wschodzie nadal poniżej zera, i tam powolutku te temperatury będą spadać. W godzinach wieczornych od minus 3 do minus 4 stopni Celsjusza w Polsce południowo-zachodniej będą te temperatury troszeczkę wyższe od 4 do 5 stopni Celsjusza, wiatr w całym kraju będzie słaby, jedynie w godzinach wieczornych na wybrzeżu zacznie mocniej wiać, tam do 40 bądź 50. Kilometrów na godzinę. No i tutaj właśnie kierunki wiatru. Bardziej z kierunków południowych, na zachodniej części kraju, zmierzające w kierunku północno-zachodnim, na południowym zachodzie, zmierzające w kierunku wschodnim, z odchyleniem na północ. Jedynie na północnym wschodzie te chłodne powietrze jest coraz mocniej wpychane na terytorium naszego kraju, i ono przynosi nam właśnie te chłodne, te chłodne powietrze, które tutaj, no które jest związane właśnie z tym mrozem. I jeszcze tutaj raz północny wschód, opady śniegu do godzin wieczornych. Tam, jak już na pewno ci mieszkańcy zauważyli, od 2 do 5, a lokalnie nawet 10 cm śniegu spadło i jeszcze będzie spadać. No i tutaj szybki wzgląd na to, co się będzie działo w kolejnego dnia, czyli trzeciego, bo tu będzie się działo dosyć dużo. Od południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim będzie przemieszczał się front atmosferyczny ciepły, o którym już wcześniej Wam wspominałem. Problem z tym frontem atmosferycznym polega na tym, że on ma bardzo rozległą strefę opadową i opadać będzie naprawdę mocno. Szczególnie w tym zachodnim sektorze. No i ten front atmosferyczny zbliżający się do Polski centralnej i północno-wschodniej napotka to chłodne powietrze, które cały czas wpływa od strony Suwok. To spowoduje, że opady deszczu na czele tego frontu zaczną zmieniać się w opady deszczu ze śniegiem, następnie w opady śniegu i tego śniegu będzie dużo. W godzinach przedpołudniowych. Inaczej, w godzinach po, do południowych, porannych i do południowych najwięcej opadów deszczu będzie występowało w Polsce Zachodniej. Te opady już zaczną się wieczorem w, we wtorek i już do rana dotrą gdzieś tutaj, nawet nad tereny północno-wschodnie. Padać będzie generalnie w całym kraju najsilniej w Polsce Zachodniej, natomiast w Polsce Północno-Wschodniej opady deszczu zaczną zmieniać się w opady deszczu ze śniegiem i opady śniegu. Wraz z tym frontem atmosferycznym napłynie cieplejsze powietrze, szczególnie do Polski południowo-zachodniej. Tam od 8 do 10 stopni Celsjusza to powietrze będzie próbowało dostać się na północny wschód Polski, ale zostanie zablokowane, ponieważ z północnego wschodu będzie spływało chłodne powietrze w suwałkach minus 6 do minus 7 stopni Celsjusza 3 stycznia. I tu gdzieś na wysokości Warszawy, na wysokości na wysokości koło brzegu, może nie tyle koło brzegu, na wysokości Wejherowa Warszawy Suwa, Siedl, przepraszam, tam będzie ten styk tych dwóch mas powietrza. I to całkiem... Ciekawy, bo po jednej stronie będziemy mieli plus 4 stopnie Celsjusza, zaraz troszeczkę dalej minus 4, więc jadąc w linii prostej jakieś 30-40 km na godzinę, to nam tutaj te temperatury dosyć mocno spadną. No i godzina 8 rano 3 stycznia na północnym wschodzie, te opady deszczu, zmienią się w opady deszczu ze śniegiem i opady śniegu, tam będzie sypał i to będzie sypał naprawdę mocno ten śnieg. Tam będzie konkretnie sypało. Im dalej na Południowy Wschód, tym te opady mniejsze tych opad, znaczy te opady śniegu, zaczną zmieniać się w opady śniegu z deszczem, następnie w opady deszczu, no i już okolice Warszawy na południe od Warszawy będzie po prostu lał deszcz. Ta strefa opadowa będzie przemieszczać się dalej w kierunku, dalej w kierunku wschodnim. I północno-wschodnim, więc cały czas te opady tego śniegu będą nam występowały. Na południowym zachodzie zacznie się przejaśniać, tam te opady powinny najszybciej ustąpić. W godzinach popołudniowych nadal na północnym wschodzie będziesz sypać w tym obszarze frontu, gdzie będzie cieplejsze powietrze, czyli na południe od Ostrowi Mazowieckiej już będziemy mieli opady deszczu, tam będzie po prostu padał deszcz nawet całkiem mocno, a na południu i południowym zachodzie przelotne opady deszczu. Reasumując, znów będziemy mieli na północnym wschodzie naprawdę konkretny. A tak zimę o czym też wam powiem wieczorem, wieczorem na naszym live'ie o godzinie 19:00 Dokładnie się przyjrzymy tej pogodzie, która będzie występowała w trzeciego i w kolejnych dniach, więc serdecznie Was zapraszam. Dzięki za to, że byliście ze mną. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli Wam się on podoba. Możecie zostać naszym patronem, bądź go wesprzeć. Życzę Wam dobrego dnia i pozdrawiam serdecznie.